Czołem, kochani filmowcy. Rozwijamy tematy filmowe, nasze pogadanki i tym razem wyjdziemy z kręgu technicznego w krąg prawny, ponieważ Iga Bałos napisała Prawo dla filmowców, którą bardzo Wam polecam. I Iga jest dzisiaj z nami. Witam Cię, Igo. Witam Cię, Wiktorze. Powiedz, dlaczego akurat... Jesteś prawnikiem, prawda? Prawda. Pracujesz w kancelarii. Też prawda. Dlaczego tematy filmowe są Ci tak bliskie, że napisałaś taką książkę? Bliski jest mi przede wszystkim film jako forma rozrywki, forma w zasadzie też edukacji. No i bliskie jest mi prawo, w szczególności prawo własności intelektualnej. I szczerze mówiąc, taka droga, powiedzmy, kariery, a już na pewno jeżeli chodzi o tematykę tej książki, którą wspomniałeś, przyszła do mnie bardzo naturalnie. Nie ukrywam też, że praca mojego męża, który jest operatorem, bardzo przybliżyła mi niektóre tematy, zwłaszcza w praktyce. I tak powstał pomysł, żeby napisać książkę o prawie, ale jak sam wspomniałeś, jest to prawo dla filmowców, a nie dla prawników, co przekłada się i na sposób napisania tej książki, na dobór przykładów, też na formę. Myślę, że jest dosyć przystępna. Natomiast wiem, że niektórzy prawnicy też mają przyjemność z czytania tej pozycji. Świetne jest, że na całym świecie jest masa podręczników filmowych, ale to jest jedyny dotyczący prawa dla filmowców, o którym ja wiem. Nie wiem, czy się spotkałaś? Spotkałam się z tym i to w zasadzie było dla mnie inspiracją, że w Stanach Zjednoczonych powstaje bardzo dużo książek prawniczych, ale pisanych bez nadęcia, bez, ja to nazywam, od jednych prawników dla drugich with love, czyli napawania się skomplikowanymi terminami prawniczymi. Tam powstają książki, które nie są naładowane przypisami, takie, które możesz otworzyć, oczywiście mając pełną świadomość, przynajmniej do tego, temu służą różnego rodzaju disclaimery na początku tej książki, że to nie zastąpi ci wizyty u prawnika, natomiast może ci pomóc w innych obszarach i o tym, myślę, też porozmawiamy. Po co w ogóle filmowcowi w takim razie znajomość prawa, bo jednak będziemy przy tym, myślę, przystawać, że trochę powinien coś na ten temat wiedzieć. Zmierzam do tego, że w Stanach powstaje bardzo dużo takich książek, które czyta się z przyjemnością. Masz wrażenie, jakbyś czytał bardziej o filmie niż o prawie. Te treści gdzieś są podprogowo przemycane, na przykładach, które jest ci bardzo łatwo zapamiętać. Co więcej, może się okazać, że bardzo często się nad nimi zastanawiałeś, niekoniecznie mając świadomość, że myślisz o prawie. I bardzo chciałam napisać taką książkę po polsku, bo rzeczywiście na rynku polskim do tej pory takiej nie było, kiedy ta książka była wydawana i szczerze mówiąc dalej jest to jedyna pozycja właśnie dla filmowców. Takie pierwsze skojarzenie, no bo czy filmowy rzeczywiście się na tle innych podobnych profesji jakoś szczególnie wyróżnia, no bo może być fotograf, może być, nie wiem, malarz, pejzażysta i jak to z tymi różnicami branżowymi mogłoby być według Ciebie? Nie wiem, czy się wyróżnia, ale mnie filmowcy bardziej interesują, bo interesują mnie filmy. Wiesz co, nie wiem, czy jakieś cechy, predyspozycje tutaj jakoś szczególnie wyróżniają filmowców. Jako prawnik oczywiście też jestem w stanie służyć radą i pomocą przedstawicielom innych tak zwanych zawodów z branży kreatywnej, no ale największą przyjemność, przez to też największe doświadczenie i największe jakieś zaplecze, też jak chodzi o taką wiedzę merytoryczną, właśnie mam w obszarze filmowym. No to prowadzisz wykłady, prawda? I te wykłady tyczą się właśnie też tych zagadnień. Będziesz u nas na warsztatach i prawdopodobnie będziemy tę współpracę podtrzymywać, bo temat jest bardzo ważny. W Polsce, zresztą może nie tylko w Polsce, ale na naszym przykładzie jest tak, że brak znajomości prawa nie zwalnia przed jego przestrzeganiem. Nawet jeżeli zapoznamy się dobrze z tematem, dobrze jest mieć swojego adwokata, tak może nie tak jak w filmach, że natychmiast dzwoni do adwokata, ale... Nie, zawsze trzeba dać mu odpowiedni czas na przemyślenie sprawy. To będzie jedna z podstawowych rad. Tak, ale musimy wiedzieć, kiedy warto się z nim skontaktować, dlaczego, albo przynajmniej na jakim etapie już ten adwokat jest niezbędny, bo nie można samemu sobie napisać dobrej umowy. Chyba raczej nie. Wiesz co, wydaje mi się, że filmowiec powinien mieć po to jakąkolwiek świadomość o prawie, żeby po pierwsze wiedzieć, kiedy rzeczywiście warto zasięgnąć porady prawnika, wiedzieć, kiedy może sobie sam z pewnymi tematami poradzić, gdzie po prostu nie warto, bo na przykład jakaś czynność jest powtarzalna
I w zasadzie to od strony prawnej wygląda dosyć podobnie. Dobrze jest też, jeżeli cokolwiek się wie o prawie, żeby ocenić, czy prawnik, do którego idziesz, rzeczywiście jest kompetentny i czy wie, co mówi. Dlatego, że no, prawnik też, tak jak przedstawiciel każdego innego zawodu, chociaż rzeczywiście prawnicy powinni się cieszyć większym zaufaniem społecznym, jest jak jest. No, niekoniecznie musi się specjalizować w sprawach filmowych, może się znać na własności intelektualnej, a ja sama wiem z doświadczenia, jak innym jestem prawnikiem teraz już po kilku latach kontaktu i z ludźmi ze środowiska i z różnymi sprawami, mimo że no, teoretycznie jako prawnik mam takie samo wykształcenie i taki sam start jak inni, no ale jednak te doświadczenia zbierane, no i też moje zainteresowania sprawiają, że zupełnie innego rodzaju udzielam porad, w znaczeniu takim, że mam trochę większą wyobraźnię. Czasami zdarza mi się zadać klientowi pytanie, którym on jest zaskoczony, bo sam nie brał pod uwagę pewnych sytuacji, które się mogą przydarzyć na planie. W związku z tym ta świadomość prawna powinna być, ale to nie jest równoznaczne z tym, że filmowiec musi mieć odpowiedzi na każde pytanie. Co więcej, bardzo często ze względu na specyfikę tej tematyki jest tak, że ja też nie od razu wiem, co zrobić. Czasami wiem, czego na pewno nie należy robić, żeby uniknąć przykrych konsekwencji. Czasami jest tak, że możemy zaproponować kilka wyjść sytuacji, zaznaczając, które z czym się wiąże. No i wtedy zadaniem filmowca jest wybór, na jakie poświęcenie może sobie pozwolić i ewentualnie jakie koszty swojego działania może ponieść. To ja bym zapytał cię, jeżeli mogę, odnośnie tak może nie najpopularniejsze pytanie, ale coś, co mnie zawsze nurtowało, bo jest moment, w którym firma czy jakaś ekipa filmowa zaczyna się profesjonalizować. Sprzętu jest coraz więcej, tak? Są to rzeczy po części być może niebezpieczne, nawet na pewno niebezpieczne, ponieważ wymogi BHP no, trzeba znać. No ale kiedy mamy młode ekipy, które po prostu skrzykują się razem jak na wspólną wycieczkę i chcą sobie nakręcić film, no i komuś przytrafia się wypadek, nieszczęście. Jak myślisz, co by tu mogło zabezpieczyć, jak to prawnie wygląda? No dajmy na to, bo na pewno trzeba dokładniejszy przykład. 5 osób idzie nagrać film w górach, tak? I jedna osoba, która jest reżyserem, mówi drugiemu postaci, która jest aktorem, wyjdź na to drzewo i popatrz ten. I on spada z tego drzewa, dajmy na to, ginie. Już dojechaliśmy na najgorszy moment. To już taki scenariusz filmowy ułożyłeś. No to razu. Jeżeli nie zdarzają się takie rzeczy, to przynajmniej łamię sobie nogę. Chociaż nie tak dawno zdarzył się przypadek, z tego co pamiętam, gdzie operator został postrzelony prawda? Tak, na planie filmowym. No właśnie, gdzie zamiast ślepaków użyto inne naboje. Najprostsze rozwiązanie, chociaż oczywiście nie przyniesie rekompensaty takiej, jakby ktoś oczekiwał być może, no to jest ubezpieczenie takiej produkcji. Rzeczywiście, no i osób biorących udział, to jest dobre na start, natomiast trzeba oczywiście pamiętać, że ubezpieczyciel to nie jest agencja jakaś charytatywna i że w przypadku zaniedbań no, będzie dochodził do tego, kto rzeczywiście poniósł winę. To jest trochę podobnie jak przy AC samochodu czy OC, prawda? Inaczej się ocenia sytuację, kiedy ktoś zostawił kluczyki w kurtce, tak? Inaczej kiedy sam był w stanie takim, po którym wiadomo, że prawdopodobnie spowoduje wypadek, więc ubezpieczenie, zwłaszcza przy takich produkcjach, które dzieją się w górach, nie mówiąc już o współpracy z służbami ratunkowymi, które no, są tutaj konieczne, warto jest też dobrze znać miejsce, w którym, lokację po prostu filmową, w której będzie się działało, poznać zagrożenia. Dobre jest to pytanie na początek, dlatego że częstym, może nie błędem, ale takim wyobrażeniem filmowców jest to, że prawo kończy się i zaczyna na własności intelektualnej, na prawie autorskim. Natomiast tych obszarów prawnych, których rzeczywiście no, przydałoby się jakieś wsparcie, jest na planie bardzo, bardzo dużo. I chociażby właśnie ta świadomość, że nie tylko kwestie związane z podziałem zysków, prawami do filmu są istotne, ale trzeba się nad tym zastanawiać, nad kwestiami prawnymi, zanim jeszcze ten pierwszy przysłowiowy klaps na planie padnie. Czy bezpieczeństwo, a potem jeszcze zabezpieczenie się, bo nie możemy zakładać, że nic nie stanie, że coś się może oczywiście stać. Ja to roztaczam scenariusze, dlatego że to są takie rzeczy, bo wyobraźnia jest tym większa, im mniejszą mamy wiedzę na jakiś temat. Tak? Słusznie. Ostatnio mieliśmy po prostu takie zastanowienie się, czy jeżeli organizujemy się niezależnie, każdy sam za siebie odpowiada, a nie ma żadnej umowy, nic, tylko po prostu jest dla nas przyjemność, tak, nagranie jakichś scen w górach i nagle takie pytanie, no dobra, ale komu się coś stanie, to kto jest odpowiedzialny? Ten, kto zaprosił wszystkich, ten, kto wylazł na to drzewo?
Widzisz, tutaj, tutaj sytuacja jest o tyle prawnie nieuregulowana, że no, najprostszymi przypadkami są takie produkcje, gdzie jest producent filmowy, tak? I przyjmuje się, że to jest taki podmiot, który odpowiada i twórczo, i finansowo za powstanie filmu. I zazwyczaj on jest też tą osobą, która, mówiąc kolokwialnie, ogarnia wszystko prawnie. Natomiast to pojęcie producenta filmowego w ogóle nie występuje w takim, powiedzmy, prawie stricte cywilnym czy prawie autorskim. To jest pojęcie, które się pojawia w ustawie o kinematografii i w zasadzie zostało prawdopodobnie stworzone po to, żeby PiS-owi było łatwo się poruszać po swoich programach operacyjnych. No jest to zrozumiałe, to jest po prostu pojęcie, które zostało wytworzone, tak powiedzmy, instrumentalnie. Natomiast być może dałoby się ustalić taką osobę, która jednak była takim spiritus movens z całego przedsięwzięcia. No myślę, że jeżeli jest to jednak taka akcja, gdzie każdy działa na własną rękę, nie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, no byłoby to dosyć trudne i byłby to dosyć ciekawy proces, gdyby chciano się zrzucić taką odpowiedzialność na kogoś innego niż ten, który rzeczywiście działał, czyli nie tego, który wszedł na drzewo, a powinien był wiedzieć, że nie jest to zbyt mądre w danych okolicznościach. Myślę, że warto śledzić ten przypadek z postrzeleniem na planie filmowym, zwłaszcza, że no nie była to bynajmniej akcja zorganizowana przez kilku kolegów, a z tego co wiem, oczywiście tylko z medialnych jakichś doniesień, no sprawa nie jest taka oczywista, taka prosta i przede wszystkim była dosyć dużym szokiem dla osób, które zajmują się bezpieczeństwem na planie filmowym, tym jak te przepisy BHP są formułowane, jak są, ostatnio były trochę zaadaptowane do dzisiejszej rzeczywistości, no ale wcześniej zupełnie do niej nie przystawały. Rozumiem. A tak w stronę w takim razie YouTube'a i wróćmy do tych praw autorskich. Częstym takim wątpliwością jest to pojęcie prawa cytatu, no bo jest masa kanałów, bazuje na czyjejś pracy, chcę ją skomentować, pokazać. Tu pokazują, kupiłem oryginalną płytę, albo to są fragmenty oficjalnie wypuszczonego trailera, a tu jakby, no, jakby pracują albo nawet zarabiają jako kanały recenzujące albo oceniające te materiały. Jak to jest z tym prawem cytatu? Mam takie porównanie, które bardzo lubię, co zresztą widać w trakcie lektury mojej książki. Prawo autorskie w zasadzie sprowadza się do takiego powiedzenia zjeść ciastko i mieć ciastko. Jest tak napisane, żeby z jednej strony autor no, miał zapewnione prawa. Oczywiście tutaj teoretycy się sprzeczają, czy rzeczywiście to prawo autorskie jest takim dobrym bodźcem do tworzenia, czy gdyby go nie było, to twórcom by się chciało, czy nie chciało. Przyjmijmy, że jest to dla nich ważne, bo też muszą z czegoś żyć, a jednak prawa autorskie zapewniają im wynagrodzenia, jeżeli są prawidłowo wykonywane, ale z drugiej strony jest też całe społeczeństwo i ono trochę by tego ciastka chciało się nim odrobinę najeść, dlatego że trzeba pamiętać, że twórcy nie robią w próżni. I teraz jeżeli twórca nie będzie miał możliwości korzystania z cudzych utworów, no zresztą każdy reżyser, każdy scenarzysta, operator obrazu, twórca filmowy po prostu ma jakichś swoich mistrzów, a nawet jak nie ma mistrzów, to ma kulturę, w której wyrasta i staje się tym, no może artystą, to często określenie na wyrost. Generalnie gdyby nie utwory otaczające go, gdyby był od tego odcięty, prawdopodobnie sam wiele by nie stworzył. No i teraz zadaniem prawa autorskiego, realizowanym raz lepiej, raz gorzej, jest wyważenie tych dwóch interesów. No i prawo cytatu ma być przejawem tego wyważania. Trzeba pamiętać o tym, że prawo autorskie każe zadać dwa pytania. Czy mogę i za ile? Nie zawsze każe pytać za ile, dlatego że właśnie w ramach tego zjedz ciastko i mieć ciastko jest tak, że ustawodawca czasami stwierdza, że ważniejsze jest jednak społeczeństwo niż twórca i mówi, że w pewnych sytuacjach wcale nawet nie trzeba pytać o zgodę i tym bardziej nie trzeba płacić. No i między innymi przejawem tego jest tak zwane prawo cytatu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że to nie działa tak, że mogę cytować za każdym razem, kiedy jest mi to potrzebne, kiedy mi się to podoba. Bo jednak musi być silne uzasadnienie do tego, żeby rezygnować z tych dwóch pytań, żeby zrezygnować z pytania twórcy, czy on się w ogóle zgadza na to, żeby wziąć fragment jego utworu, no plus drugie pytanie, no, czy nie trzeba mu za to płacić. No i teraz, jak obserwujemy materiały na YouTubie,
albo na bardziej ambitnym portalu, jakim jest Vimeo, bo chyba tam do naruszeń prawa trochę rzadziej dochodzi. Ale być może jeszcze do tego wrócimy w ramach kontroli naruszeń prawa na YouTubie, bo trochę inaczej wyglądają te dwa portale. Nie jest dobrym drogowskazem robienie tak, jak robią inni na YouTubie. Znowu porównanie samochodowe, myślę, zrozumiałe dla większości widzów. To, że ktoś gdzieś parkuje, zwłaszcza w Krakowie, to nie znaczy, że tam można parkować, więc to, że ktoś coś wykorzystuje na YouTubie i nie zostało to zablokowane, to jest jeszcze kolejna sprawa, nie oznacza, że robi to dobrze. Prawo cytatu jest ograniczone kilkoma, użyję prawniczego słowa, przesłankami, czyli kilka okoliczności musi zaistnieć, żeby było legalne. Po pierwsze, samemu trzeba stworzyć utwór i w nim dopiero można cytować. O co chodzi? Żeby czerpanie z cudzej twórczości nie zastępowało mi mojej własnej pracy. To nie chodzi o to, że mi się nie chce i ja sobie mogę pobrać po kawałku od kogoś innego, żeby nic nie robić samemu. Cudza twórczość ma mnie wesprzeć w jakimś zakresie, no i ustawa mówi w jakim. Na przykład wolno mi wziąć fragment bądź drobny utwór w całości. Tutaj w ostatnich latach trochę zmieniły się przepisy, bo był dylemat, co to są drobne utwory w całości. Prawnicy co prawda już sobie to wypracowali interpretacyjnie, no bo na przykład jeżeli chcę zacytować obraz, a przepisy mówiły o fragmencie, no to czasami, okej, chodzi mi o fragment jakiegoś obrazu, ale zazwyczaj chodzi mi o całość. Tak samo jak chodzi o analizę kadrów. Może mnie interesować jakiś szczegół, ale najczęściej interesuje mnie cały kadr. No właśnie, więc pierwszy wymóg to jest to, że w moim własnym utworze mogę wziąć coś cudzego. Po drugie, może to być fragment bądź drobny utwór w całości. Tutaj pewna będzie polemika co do tego, który to jest drobny, który nie. No i cel jest bardzo ważny. Mogę cytować w celach dydaktycznych, żeby coś wyjaśnić, żeby coś pokazać. Mogę cytować po to, żeby kogoś skrytykować, z tym, że ta analiza krytyczna nie zawsze musi być niepochlebna, bo trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że jak kogoś krytykujemy, to znaczy, że coś nam się nie podoba. Wcale nie, można krytykować i być pełnym podziwu dla czegoś. Oczywiście. Jest też wyraźnie powiedziane, że można korzystać z cudzej twórczości w celach parodii. Tu jest zawsze problem z ograniczaniem prawa cytatu. Po pierwsze twórczości tej osoby, która chce cytować, ale po drugie też chodzi o to, żeby nie ograniczać wolności słowa poprzez zbyt restrykcyjne interpretowanie prawa autorskiego. To się bardzo często zdarza, kiedy ktoś twierdzi, że on nie zezwala na korzystanie z jego utworu, bo stanowi to naruszenie prawa autorskiego, a tak naprawdę ingeruje w wolność i swobodę wypowiedzi. Z tym akurat też mówię z własnego doświadczenia moich klientów. Zdarzają się filmy o tematyce, które na przykład nie podobają się jakiejś, powiedzmy, telewizji, która dysponuje materiałami, bo na przykład film jest o tematyce LGBT albo jakiejś innej kontrowersyjnej. No i wtedy często, powołując się na prawa autorskie, ktoś nie chce udostępnić materiału, a wiadomo, że nie o nie chodzi. Ważne w cytacie jest też to, że on musi być w ten sposób wykorzystany, żeby ktoś, kto ogląda taki film, taki materiał, w którym wykorzystano cytat, od razu wiedział, co jest cytowane, tak? A co jest tym utworem, w którym jest zamieszczany cytat. Tutaj przez wiele lat prawnicy mieli problemy, dlatego że od małego, od szkoły przyzwyczajają nas, jak cytować utwory pisane. Co też jest pewną, myślę, ułomnością systemu, bo dlaczego by się nie uczyć z filmów? Zwłaszcza dzisiaj, myślę, że takie ograniczanie się tylko i wyłącznie tego, co jest napisane, nie jest mądre, zwłaszcza, że chociażby na YouTubie oprócz tych treści średnio wartościowych jest też wiele takich, z których rzeczywiście można się uczyć. Zmierzam do tego, że o ile chodzi o ten cytat taki klasyczny utworu literackiego, no to jesteśmy przyzwyczajeni, że ma być cudzysłów, ma być przypis, odesłanie, imię, nazwisko, tak, tytuł, strona, wydawnictwo i tak dalej. Natomiast w przypadku produkcji filmowych, dużych i mniejszych, no nie jest już to tak oczywiste. Zacznijmy od tego pierwszego wymogu, czyli to, że widz ma być świadomy, kiedy coś jest cytowane, a kiedy to jest ta moja produkcja. No to myślę, że to jest jednak nie takie trudne do odróżnienia w momencie, kiedy zapoznajemy się z materiałem filmowym. Chyba musiałby to być bardzo specyficzny materiał, żeby nie dało się rozpoznać tego, co jest przeszczepione z jakiegoś innego utworu. Kwestia oznaczenia jest bardzo ważna. To znaczy, no trzeba
w jaki sposób podpisać ten materiał. I tutaj w zasadzie trzeba by się powoływać na jakiegoś rodzaju praktykę w danej dziedzinie. Myślę, że to zależy od charakteru filmu, bo jeżeli film ma mieć jakiś wyraz artystyczny, zaraz wrócę jeszcze do jednego celu cytatu, o którym celowo nie powiedziałam, bo jest bardzo nadużywany przez filmowców i bardzo niebezpieczny. Generalnie, jeżeli robię film dokumentalny albo jakiś instruktażowy, to myślę, że belka z podpisem, co tu właśnie cytuję, co to jest, nie tyle nawet, że nie przeszkadza, ale czasami jest pomocna, no bo właśnie jeżeli coś ma mi służyć jako przykład do pokazania, nie wiem, jakiegoś rodzaju planu czy sposobu pracy kamery, czy na przykład omówienia sprzętu, którym został wykonywany jakiś, nakręcony jakiś film, bo mam materiały jakieś tam dostępne z making-offu. Albo faktycznie pokazanie, jak dany twórca pracuje, więc trzeba pokazać dokładnie jego pracę. Słusznie. Samego. To nawet taki napis na belce jest bardzo pomocny dla widzów i ja na przykład wolę widzieć to od razu niż czekać tam gdzieś do napisów końcowych. Natomiast domyślam się, że są takie typy produkcji, gdzie ze względów estetycznych, wizualnych, no nie jest to zbyt dobrze widziane, po prostu psuje to obrazek. No i wtedy taka utarła się praktyka, że wrzuca się te napisy do napisów końcowych. Ten jeden cel cytatu, o którym nie wspomniałam, bo w zasadzie prawnicy nie do końca wiedzą, co on znaczy, filmowcom wydaje się, co on znaczy. Mianowicie prawa gatunku twórczości. Niektórzy filmowcy są przekonani, że skoro ja jako filmowiec uznaję, że to mi jest potrzebne, żeby przekazać moją wizję artystyczną przez to, mam na myśli fragment cudzego filmu, oczywiście nie tylko filmy, w ramach filmów się cytuje, prawda? Czasami obrazy, czasami jakieś inne utwory, no to, że mi to wolno zrobić. No, nie do końca tak jest. Kiedyś myślano, że w takim sformułowaniu prawa gatunku twórczości dotyczy parodii, ale tu jest problem, dlatego że zrobiono osobny przepis o parodii, więc to raczej nie o parodię chodziło. Hip-hopowcy wymyślili, że to na pewno chodzi o taką sytuację, gdzie muzyka hip-hopowa polega na tym, że ktoś coś tam gada i wszyscy i tak czekają na ten fajny refren, który znają z wcześniejszej cudzej twórczości, że to są właśnie prawa gatunku tej twórczości. Natomiast zaczęto się zastanawiać, no to jak to jest? To najpierw powstała ta twórczość w taki sposób nielegalnego pobierania cudzych fragmentów i potem ukształtował się ten zwyczaj. No trochę niewłaściwa kolejność. Trudno jest mi podać jakiś przykład, gdzie tak na 100% i mogłabym komuś doradzić, tak, możesz to wykorzystać w prawie cytatu, w ramach praw cytatu, nie musisz nikomu płacić, pytać się o zgodę, żeby to było właśnie w ramach tych praw gatunku twórczości. Może, nie wiem, czy kojarzysz, jest taki film Bertolucci'ego Marzyciele. Mhm. I on polega na tym, że jest rodzeństwo, opowiadając jeden tylko z wątków, no i mają taką grę w odgadywanie filmów, odgrywanie scenek i tam rzeczywiście bardzo dużo jest tych cytatów, też do takiego bardzo starego filmu Freak Show, gdzie jest ten słynny taki motyw We will make him one of us i on jest zresztą powtarzany bardzo często w kinematografii, w serialach. Może bym uznała, że to jest w ramach prawa gatunku twórczości, ale nie byłabym pewna. Co więcej, teraz to był taki wykład, powiedzmy, trochę akademicki, a teraz trochę z praktyki. Jeżeli przychodzi klient z danym materiałem i pyta się mnie, czy może to wykorzystać w ramach prawa cytatu, to jeżeli jest taka możliwość, bo pozwalają na to po pierwsze warunki budżetowe, po drugie ramy czasowe, to a propos tego zwracania się do prawnika na ostatnią chwilę, pewnie zawsze bym doradziła, żeby jednak spróbować taką zgodę uzyskać, porozmawiać z tym podmiotem, który ma prawa autorskie, bo to, że ja mam do czegoś prawo, to nie oznacza, że ktoś inny nie będzie twierdził, że ja mu je naruszam. Dla produkcji filmowej najgorsze, co się może zdarzyć, to opóźnienia, które i tak nie wynikają z pracy i ze specyfiki no, samej pracy na planie filmowym. Więc jeżeli miałoby być tak, że na przykład ktoś stwierdza, że to jest nielegalny cytat w cudzysłowie i na przykład wnioskuje o wycofanie filmu z dystrybucji, czy w ogóle niedopuszczenie, czy wstrzymuje pracę na planie. Myślę, że to nie jest warte tego, żebym ja za 10 lat się dowiedziała w sądzie, że miałam rację i że mogłam to zrobić w ramach prawa cytatu. Więc jest teoria, natomiast jest też praktyka. Oczywiście no, są pewne sytuacje, gdzie z głową można do tego podejść i ocenić, czy to ryzyko ewentualnych problemów prawnych jest duże, czy nieduże, czy opłaca się z kimś dogadywać. Wiadomo, że jeżeli ja jestem pewna jako prawnik, że coś można zrobić w ramach prawa cytatu, a ktoś chce jakąś horrendalną stawkę za wykorzystanie bardzo krótkiego fragmentu,
No to pewnie bym tak już nie dysponowała tym budżetem klienta łatwą ręką, że tak, tak, zapłaćcie, będą problemy. No ale rozumiesz, do czego zmierzam. Że... Tak, ale to i tak sąd musi ostatecznie zadecydować. No prawnicy tak, jakieś oczywiście. Mają większe albo mniejsze przykłady najczęściej. Jakieś... W Polsce nie ma precedensu, prawda? Jest i nie ma. Nie ma takiego zapisanego w prawie, ale w praktyce działa to tak, zwłaszcza w takich obszarach jak powiedzmy prawo filmowe, gdzie tych orzeczeń jest bardzo niedużo. Jeżeli wiadomo, jak orzekają sądy, generalnie, znaczy jakie były wcześniej orzeczenia, no chyba, że jest jakieś bardzo rozbieżne orzecznictwo, no to sądy raczej je powielają z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że jeżeli jest sąd niższej instancji, to nie chce, żeby tę sprawę mu, mówiąc brzydko, uwalono w wyższej. Znaczy bardzo chce, żeby sąd ewentualnie na wypadek apelacji się z nim zgodził, no bo to znaczy, że dobrze orzeka, skoro ten bardziej doświadczony sędzia w wyższym stopniu zgadza się. Tak. To jest jedna sprawa. Druga, dosyć przykra, ale nie jest winą sędziów, tylko systemu. Jeżeli sędzia się nie zna na prawie autorskim, jeżeli się nie zna na prawie autorskim w prawie, przepraszam, w filmie, to on czuje się dość niepewnie. Oczywiście powołuje się biegłych, no ale ten sędzia skądś jakieś wyobrażenie na temat tego, w jakim kierunku powinno podążać jego rozumowanie, musi brać, prawda? I bierze je z orzecznictwa. Mój problem jako prawnika polega na tym, że notorycznie przychodzą klienci ze sprawami, gdzie albo nie ma orzecznictwa, albo jest rozbieżne. Co więcej, dla sędziów też bardzo ważna jest tak zwana doktryna, czyli to, co piszą naukowcy. I ci też lubią się nie zgadzać. I o ile można taką filozofię prawniczą uprawiać w książkach, mówić, że no w sumie tak, ale z drugiej strony no trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, to jest wszystko fajne, tylko wypadałoby na koniec jakoś to podsumować. To, co ja starałam się robić w mojej książce, to w sytuacjach, gdzie rzeczywiście no, nie da się z góry przewidzieć, jakie rozwiązanie jest prawidłowe, bo jest dużo zmiennych, przynajmniej radzę, czego nie robić. Nie chciałam bardzo zostawiać czytelnika no właśnie z takimi pięcioma drogami, no i teraz może być tak, może być inaczej. Rzuć kością w którą stronę. No coś tam mrugni. No właśnie najgorzej to mieć pełno opcji wyboru, z których każde daje zupełnie inny efekt. I pamiętaj, że to też jest problem dla mnie, jak rozmawiam z filmowcami, dlatego, że prawnik nie podejmie strategicznych decyzji za filmowca. To znaczy może mu powiedzieć, jak zrobicie tak, to prawdopodobnie stanie się to albo to. Rekomendowałabym rozwiązanie takie, no ale... Często filmowiec sam tak naprawdę nie wie, na jakie ryzyko jest gotowy ponieść. Czasem też tak naprawdę nie wie, na czym polega jego problem. I to jest trudne, bo prawnik tego też nie będzie wiedział. Ale to jest nie tylko w tematyce prawnej, ale w ogóle w tematyce w ogóle realizacyjnej. No taka branża troszkę, jak wiele innych. Nie? No i trochę prawnik właśnie, jak już rozmawia z tymi filmowcami, to też ma trochę inne nastawienie do rozmów z nimi i też trochę inne pytania potem może im zadawać, żeby czasami ukierunkować i spośród wielu informacji, które są przekazywane, wybrać te, które są istotne, albo zmotywować do zastanowienia się nad tymi kluczowymi kwestiami. Mówisz, jakbyś miała to po prostu na pamięć, to sobie wiesz, tak w flowie się zastanawiam, okej, to już, nie wiem, prompter jest za mną, czy co? Ale to jest problem, jak mi się zdarzy, jak mnie czasami zaproszą, idę do radia, to ten prowadzący czasami nie musi o nic pytać. Nie. Są tacy, którzy są zadowoleni z tego. Nie, najgorzej ciągniesz kogoś za język. Dobrze, ale wracając do tego prawa cytatu, to upraszczając troszeczkę, bo wiemy o tym, że sytuacje są różne, ale mamy tą kwestię właśnie recenzji filmowych na przykład, albo może nie, bo to recenzje, powiedzmy, to nie jest nasza stricte branża, ale zróbmy filmy szkoleniowe bazujące na stworzonych dziełach, tak? Pokazujemy fragment i zobaczcie, jak to jest zmontowane. Pokazujemy fragment, zobaczcie, jak to jest skadrowane, tak? No i to jest ewidentnie czyjaś praca. No i to wykonuje ktoś, kto no, nie ma zaplecza wystarczającego, żeby obdzwaniać ludzi, pytać o zgodę, albo boi się, że dostanie odmowę i tutaj musi wybierać, okej, zaryzykuję, no bo co mi zrobią, przecież nie robię nic tak, aż tak złego, prawda? Bo to prawo często chciałoby być, żeby było intuicyjne. Właśnie. Zazwyczaj ludzie myślą tak, jeżeli ja na tym tak bardzo dużo nie zarobię, to nie robię nic złego. Złego, tak. Albo gdyby mnie ktoś coś takiego zrobił, to bym się aż tak nie obraził, nie? Albo, no bo prawo w swojej podstawie jest jakimś tam odpowiedzią na odruchy ludzkie, tak? I też chce czasem też na to, tak się kształtowało, no, historia prawa, chyba nasze No a w praktyce to wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś ci czegoś nie udowodni, to nie poniesiesz odpowiedzialności.
I ta zasada jest bardziej skuteczna niż liczenie, że ktoś zachowa się tak jak ty w danej sytuacji, czyli ty byś pozwolił, ty byś się nie obraził. Nie ma dowodów, nie ma odpowiedzialności. Absolutnie nie jest to moja rada jako prawnika, tym bardziej w jakichś kwestiach etycznych, ale trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj nie tak trudno jest dostać różnego rodzaju dowody. Mianowicie nawet jeśli nie wrzucasz ty swojego szkolenia z tym wykorzystanym materiałem, aczkolwiek tu jest duże prawdopodobieństwo, że zmieściłoby się to w ramach tego prawa cytatu dla celów dydaktycznych, dlatego że nigdzie w ustawie nie jest powiedziane, że ty nie możesz zarobić na tym swoim utworze, w którym będzie cytat. I to nawet można praktycznie odnieść do innych przykładów. Przecież jest mnóstwo książek z cytatami, książek, za które płacisz. Prawo nie wymaga jakiegoś nieczerpania zarobku z tych cytatów. Co więcej, ale to powinno się niedługo zmienić, jest taki mankament polskiej ustawy, że nie jest powiedziane, skąd ja mam mieć to coś, czego cytuję. To znaczy jest wymóg taki, że to musi być utwór rozpowszechniony, czyli że to już musiało jakąś drogą dotrzeć do publiczności. Nie mogę komuś wyciągnąć z szuflady, nie mogę mu wziąć z dysku komputera, jeżeli on sam nie zadecydował, że zaprezentuje to publiczności. Mhm. Natomiast nie ma precyzji co do tego, na przykład z jakiej kopii ja to mam mieć. Bo częstym też takim praktycznym problemem, zwłaszcza YouTuberów, jest to, jak ja mam wmontować w swój materiał fragment z czegoś, co nawet tam mam kupione na DVD albo ściągnięte na jakąś tam platformę, jak ja nie dysponuję narzędziem jakimś technicznym, żeby sobie to wyciąć. To łatwiej jest mi gdzieś wejść na cudzy kanał YouTube'owy, kogoś, kto streamuje nawet film nielegalnie, ale łatwiej mi jest wyciąć z YouTube'a niż z tego zabezpieczonego pliku. Tak. No właśnie. Natomiast tutaj, wiesz, myślę, że też te kwestie pytania o zgodę, o której, tak jak wspomniałam, czasami prawo wcale nie każe pytać, czasem to się przekłada na jakość tego materiału, jeżeli chodzi o cytowanie filmu w filmie. I czy to na przykład nie jest dla kogoś na tyle dużą wartością, że woli z kimś się jakoś dogadać i mieć rzeczywiście dobrej jakości ten fragment, niż polegać na prawie cytatu po prostu i jakoś na własną rękę kombinować. Więc z jednej strony, no rzeczywiście nie jest tak, że nie można dla celów zarobkowych korzystać z cytatu, ale liczenie, że no to tak trochę, ktoś by się nie obraził, w to bym nie szła. Okej, a jakie mogą być w takim razie konsekwencje? Jakie mogą być konsekwencje? Jeżeli na przykład ktoś by przegiął z tym prawem cytatu, czyli wcielił zbyt duży fragment utworu, taki, że w zasadzie ja już nie mam potrzeby zapoznawania się z tym oryginałem, bo ja już to wszystko mam, kupując na przykład dostęp do twojego utworu. Albo zamiast iść do kina, ja sobie pójdę na szkolenie u kogoś i przy okazji sobie zobaczę film. Prawie no to film. Czujesz, że nie o to chodziło w prawie cytatu. Stanowi to naruszenie praw autorskich, co więcej, nie tylko majątkowych, ale być może też osobistych, jeżeli chodzi o kontekst pokazywania tego utworu. No i czym to grozi? Są różnego rodzaju roszczenia i tutaj właśnie w zależności od tego, jaki kto ma charakter i potrzeby finansowe i możliwości czasowe, może z nich korzystać. No pierwszą, najbardziej popularną formą jest roszczenie o zaniechanie, czyli po prostu weź, przestań. Druga sprawa, no to usunięcie skutków naruszenia, czyli takie kwestie, jeszcze na razie nie jesteśmy przy odszkodowaniach, tylko doprowadzenie do takiego stanu, żeby nie dochodziło już dalej do naruszenia. Tu może chodzić o wycofanie z dystrybucji, różnego rodzaju formy w zależności od tego, do jakiego naruszenia doszło. No i potem dochodzimy do kwestii odszkodowań. I naruszenie prawa autorskiego w filmie jest dosyć specyficzne, dlatego że jeżeli na przykład dochodzi do rozpowszechniania filmu z cytatem, w cudzysłowie, no bo chodzi nam o nielegalne jednak wykorzystanie w internecie, to bardzo często ten, który jest poszkodowany, po pierwsze nie wie, jak duża jest skala tego poszkodowania, nie wie, jak dużo stracił, a sąd musi mieć to wykazane. To znaczy dokładnie każdą złotówkę, której się domagam od drugiej strony, muszę mieć na to dowód. No i teraz, ja po pierwsze mogę się nie od razu dowiedzieć, że coś jest w sieci. Po drugie, nie mam pojęcia, jak oszacować tę szkodę. Niektórzy producenci filmowi próbowali w tę stronę, że oni są pewni, że na ich film poszłoby tylu i tylu widzów, ale poszło 10 razy mniej albo i 100 razy mniej. I to jest dokładnie tak.
No i jak się domyślasz, nie jest to bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy. Być może była to pogoda, a być może po prostu kiepski film. No, taka poszlaka trochę. Tak. No i teraz są dwie opcje przy żądaniu odszkodowania. Można, jeżeli mam dowody, bo nie zawsze będzie chodziło o wycieknięcie do sieci. Czasami na przykład będzie to jakaś tam określona ilość egzemplarzy. Różnie może być. Być może ja będę, albo ktoś ze mną chciał zawrzeć jakąś umowę, ale tego nie zrobił, potem wziął ode mnie ten utwór. Mogą być sytuacje, gdzie ja rzeczywiście będę w stanie wykazać wysokość tej szkody, ale często, no właśnie tak, przy tym internecie nie jestem w stanie tego zrobić. I tutaj prawo autorskie przychodzi z pomocą, bo mówi tak, albo możesz sobie na zasadach tak zwanych ogólnych dochodzić odszkodowania, czyli ogólne to są właśnie te klasyczne, czyli trzeba wykazać, że było zdarzenie, że ja poniosłam szkodę, związek przyczynowo-skutkowy, wysokość tej szkody, albo pozwala iść na taką łatwiznę, uproszczenie, ale niekoniecznie odda to faktyczną wysokość szkody, ale będę mieć cokolwiek, żeby iść do sądu. Mianowicie można zażądać odpłatności takiej, dwukrotności tego, co by było dane, gdyby zawarło się umowę licencyjną. Do niedawna był taki przepis, który mówił przy zawinionym, zaraz do tego wrócę, bo to bardzo ważne, czy zawinione, czy nie, nawet trzykrotności tego wynagrodzenia. No i teraz tak, no z jednej strony to może nie być cała szkoda, którą poniosłam, ale z drugiej może to być cokolwiek, tak? Bo znając warunki rynkowe, ja mogę ocenić, ile normalnie biorę w ramach licencji za takie udostępnienie. No i tu jest problem, bo prawo cywilne, o takim rozmawiamy, na innym się nie znam, w sensie na karnym, to ma być takie równanie do zera. To znaczy ja mam komuś wyrównać tę szkodę, oczywiście czasami też te utracone korzyści, no bo przez to, że nie chodzi tylko o ten faktyczny uszczerbek w majątku, ale też ten, którego ktoś nie uzyskał, a może łatwo wykazać, że byłby uzyskał bezpośrednio, gdyby do szkody nie doszło. No ale powiedzmy, że to ma być na zero. To znaczy ja nie w ramach kary mam to komuś wypłacić. No i teraz powstaje pytanie, to dlaczego dwukrotność? Trzykrotności już nie ma, dlatego że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to jest przegięcie. Nie można komuś kazać trzy razy więcej płacić, niż normalnie by miał zapłacić. Abstrahując od tego, że przy produkcjach filmowych możesz sobie wyobrazić, o jakie kwoty tutaj by, choć jeszcze trzy razy wyższe. No i ten przepis usunięto, no ale została dwukrotność i teraz pytanie, czemu została? No bo akurat o to Trybunał Konstytucyjny nikt nie zapytał, tylko o tę fazę trzykrotności, bo komuś to było potrzebne, bo akurat w procesie tę część przepisu zastosowano. Co jest bardzo ważne i tutaj wiąże się też z tym zagadnieniem, prawo autorskie jest dosyć bezlitosny dla naruszycieli. To znaczy, żeby dobrze chronić interes twórcy, nie ma znaczenia, czy ktoś w zawiniony sposób naruszył to prawo, czy w niezawiniony na etapie ustalania, czy doszło do naruszenia prawa. To jest dopiero ważne przy wyliczaniu odszkodowań. Czyli nawet jeśli ja nie wiedziałam, że naruszam czyjeś prawa autorskie, nawet jeśli mamy takie sytuacje. Jesteś producentem, chcesz zrobić film, przychodzi do ciebie scenarzysta, ty masz z nim umowę, tam jest oczywiście taka formułka, że on nie obiecuje, zobowiązuje się, czy przyrzeka i inne tego typu zaklęcia, że to, co napisał, nie narusza praw osób trzecich, że jest autorem i tak dalej. A co jeśli mówi nieprawdę, a ty taki film wyprodukujesz? To nie działa tak, że ty powiesz w sądzie, to nie moja wina, bo ja o to zadbałem, mam tu umowę, ja miałem prawo sądzić, że to nie narusza prawa autorskiego. Z punktu widzenia prawa autorskiego to nie jest istotne dla oceny, czy doszło do naruszenia, czy nie. Bo doszło. Zapytałeś kogoś, czy daje ci zgodę, zapłaciłeś mu? Nie. No oczywiście, dlatego, że scenarzysta cię przekonywał, że nie trzeba. No ale do naruszenia doszło. I dopiero na etapie oceny wysokości odszkodowań to wtedy zaczyna mieć znaczenie, czy to było zawinione, czy nie. I tutaj oczywiście większą odpowiedzialność ponosi ten, kto zawinił scenarzysta, ale to na niego spada cała odpowiedzialność? No nie, dlatego że odpowiedzialność ponosi ten, kto rozpowszechnia materiał bez zgody i tak dalej, bez ustalenia warunków finansowych. No i tutaj zarówno scenarzysta naruszył prawo, zarówno producent i w prawie autorskim jest bardzo wiele takich sytuacji. W ogóle, no przecież produkcja filmowa przy tych może jakichś wyjątkowych etiudach chyba szkolnych, gdzie jedna osoba robi wszystkie tutaj role na planie filmowym się wciela, to jest efekt pracy kilku osób. No i najgorzej zawsze ma producent. Dlaczego ma najgorzej? Nie dlatego, że on ponosi bardziej odpowiedzialność niż ten scenarzysta. Producent to jest ktoś, kogo najłatwiej zlokalizować. Producent to jest ktoś, który przynajmniej w teorii powinien mieć największe pieniądze. A jeżeli ja jako poszkodowana mam do wyboru, prawo mówi, możesz pozwać jednego, możesz pozwać drugiego, możesz pozwać ich naraz. Przecież ja pozwę tego, o którym przynajmniej przypuszczam, że ma pieniądze. Potem oczywiście producent może pozwać scenarzystę.
No i już jest tam 10 lat później. Dlatego częstym rozwiązaniem w umowach na taką sytuację są kary umowne. Oczywiście dalej będziesz mieć problem, bo jeżeli ktoś dobrowolnie tej kary nie zapłaci, to musisz iść do sądu, pokazać i tak dalej. Ale przynajmniej nie będzie wątpliwości co do wysokości kwoty, ale to jest zagadnienie na inny temat. Mam nadzieję, poruszymy je podczas warsztatów. A rozwijając jeszcze ten temat związany z użyciem czyjegoś utworu, to jeszcze panuje takie przekonanie, że jeżeli na przykład stworzyliśmy teledysk amatorski na bazie utworu muzycznego, znanego, bardzo popularnego, który ma miliony wyświetleń, jak gdyby nakręca się przez radio, przez wszystko, jest popularny bardzo. No i robimy teledysk amatorski, żeby użyć fajności tego utworu. No i pojawia się reklama również w związku z tym, prawda, że dystrybutor decyduje się na wstawienie reklamy na YouTube i zarabienia na tym filmie, zamiast wyciszenia go, wyłączenia go. Czy to rozwiązuje problem? To znaczy te wyciszania, wyłączenia to jest decyzja uprawnionego, dlatego że to jest tak, że w momencie, mam nadzieję, że nigdy się nie przekonałeś, jak to w praktyce działa jako naruszyciel, ale to jest tak, że po pierwsze nie wszystkie te naruszenia są wyłapywane dlatego, że nie każdy zgłasza swój utwór do tego tak zwanego content ID YouTube'owego, czyli czasami po prostu algorytm YouTube'a nie ma w swoim banku tego utworu, do którego prawa autorskie należą do kogoś innego niż ten, który robi teledysk. No a jeżeli już ma, no to ten uprawniony z praw autorskich może sobie zadecydować, co on woli, czy żeby w ogóle to wyciszono, czy żeby zablokować cudzy utwór. To jest a propos tych charakterologicznych, myślę, kwestii, o których mówisz, czy ja się bardziej obrażę, czy mniej obrażę. Jeden stwierdzi, dobra, nie będę komuś blokować filmu, niech to tylko wyciszą, to moje. Inny stwierdzi, nie, ten film w ogóle trzeba zdjąć, a inny stwierdzi, aha, no to może przy okazji na tym coś zarobię. No i ja bym to kwalifikowała, chociaż akurat jak chodzi o YouTube'a i jakieś kwalifikacje prawne, jest to dosyć trudne ze względu na prawo właściwe, czy polskie, czy jakieś inne. Tutaj jest, trochę analizowałam to, zresztą w książce o tym piszę. Inna jest sytuacja, no właśnie, tak zwanych użytkowników amatorów, innych takich, którzy wykorzystują jednak YouTube'a do działalności biznesowej. Zmierzam do tego, że no, ja bym to potraktowała jako taki rodzaj ugody. To znaczy idziemy sobie na ustępstwa, ja ci daję sygnał, naruszyłeś moje prawa i teraz na moich warunkach będzie to, co się dzieje dalej. No więc czy to coś zmienia? No to jest sygnał od tego, któremu prawa naruszyłam, że on tak woli. Natomiast myślę, że to nie oznacza, że on nie może tej decyzji później zmienić. Razem z wstecznymi konsekwencjami? No nie, ze wstecznymi nie, bo na pewno jeżeli by poszedł do sądu i byłaby kwestia wyceny tego, ile wynosi to odszkodowanie, trzeba by to uwzględnić, że na pewnym etapie jednak powziął określoną decyzję, bo ugoda jest to rodzaj umowy. Więc pytanie, jak się strony z niej wywiązały. Oczywiście naruszyciel ma trochę gorzej, bo to działa z automatu, bo nie ma za bardzo możliwości negocjacji. No tak, no tak. No ale też może sam zadecydować, że zdejmuje to po tym wyjściu tej reklamy. No, takie domniemanie troszeczkę, tak? A inna sprawa w takim razie właśnie ugoda słowna, że unikamy formalności, patrzymy sobie w cztery oczy, mówimy, słuchaj, możesz w takim razie na bazie tego opowiadania, które ci teraz opowiedziałem, mojej rodziny, no zrób sobie etiudę, tak? Zrób sobie film. No i on robi ten film, no i okazuje się sukcesem, dajmy na to, i tamten wraca, mówi, słuchaj, no tak już tyle zarobiłeś, to pogadajmy, tak? I co się tu dzieje? Bardzo dużo zagadnień prawnych poruszyłeś. Zaczniemy od takiego, że umowa to umowa i wbrew pozorom bardzo jest mało takich sytuacji, kiedy prawo mówi, że jeżeli nie jest na piśmie, to jest nieważna. Jeśli chodzi o prawo autorskie, bo trochę myślę inaczej będzie, jak będziemy rozmawiać o tych umowach takich stricte wykonawczych, czyli wynajmujesz sprzęt, salę, masz to dogadane przez telefon czy na maila. Skupmy się na tym twoim przykładzie. Prawo autorskie akurat przewiduje takie sytuacje, gdzie trzeba coś mieć na piśmie, no bo znowu chroni twórcę mocno. I tak im bardziej się ingeruje w te prawa twórcy, tym większa formalność przy umowie. Czyli jeżeli twórca raz a dobrze ma przenieść prawa autorskie, to musi być to na piśmie. Jak nie jest na piśmie, no i tutaj pole do popisu dla prawników, co wtedy? Czy ta umowa jest nieważna? Tak powinno być, jakby się interpretowało stricte prawo. Natomiast często jest taka tendencja do interpretacji, a że może w takim razie to jest jakaś inna umowa, żeby tak nie obcinać tych brutalnie stosunków między no właśnie dwiema stronami, że może im chodziło o jakąś formę licencji, czyli łagodniejsze tutaj korzystanie. No i jest jeszcze druga sprawa,
Mianowicie prawa autorskie też dba o taką sytuację, kiedy jedna ze stron osiągnęła zyski zupełnie nie do przewidzenia w momencie, kiedy była zawierana umowa. No i twórca chciałby Sapkowski w tym... troszkę taki, tak? To jest tak. Case. Zobaczymy, co się z nim zdarzy, ale pewnie nic, co ucieszy prawników, bo zapewne no właśnie pójdą na ugodę, o której już wspominaliśmy, która jest bardzo dobra o tyle dla stron, że jej treść nie będzie nikomu znana poza zainteresowanymi stronami. I zazwyczaj postanowieniem takiej ugody no właśnie jest to, że strony pozostawią w tajemnicy to, na ile się umówiły, a często nawet sam fakt, że taką umowę ugody zawarły. Dobra, wracając do twojego przykładu. Jeżeli była to umowa ustna, to tylko i wyłącznie może to być umowa licencyjna. Co to oznacza? Że ja pozwalam ci na podstawie mojego scenariusza zrobić film, ale nie zdziw się, jeśli pozwoliłam też innym osobom i być może one będą przed tobą z tym filmem gotowe, co dla ciebie będzie pewnie średnio opłacalne, bo wiadomo jak to jest, nawet jeśli ten drugi film będzie dużo lepszy, a jest na bazie tego samego scenariusza, nawet jeśli ten scenariusz trochę inaczej zostanie zrealizowany, no to pewnie po wynikach box-office'owych duże prawdopodobieństwo, że jak ktoś już poszedł na ten pierwszy, to nie pójdzie na ten drugi, czyli to jest tylko licencja niewyłączna wtedy. W dodatku będzie też problem z czasem trwania tej licencji, bo dla ciebie jako producenta byłoby dobre takie rozwiązanie, żebyś ty nie musiał za bardzo się martwić czasem, czy ty musisz to zrobić w rok, w dwa lata, albo przede wszystkim wiedzieć, ile masz na to czasu. Tutaj przepisy są takie, że jeżeli strony nie sprecyzowały, jak długo licencja trwa, no to trwa 5 lat. Tutaj trzeba by też uwzględnić jakieś możliwości wypowiedzenia. Zmierzam do tego, że o ile czasami brak formalności jest dobry w procesie produkcji filmowej, to są produkcje filmowe i produkcje filmowe. W niektórych jednak ten formalizm jest wskazany, no właśnie po to, żeby w sytuacjach, które nie idą zgodnie z planem, a to chyba jest właśnie codzienność na planie filmowym, żeby wiedzieć, na czym strony stoją. Więc myślę, że w pewnych sytuacjach, zwłaszcza przy takich mniejszych realizacjach, przy branżach no innych niż powiedzmy filmy fabularne czy duże reklamy, rzeczywiście dąży się do uproszczeń i warto z nich korzystać. Natomiast trzeba pamiętać, że nawet tam, gdzie prawo nie wymaga czegoś na piśmie, no to potem znowu, jeżeli będziesz chciał wykazać, że masz do czegoś prawa, musisz to jakoś udowodnić. No i pytanie, czy rzeczywiście będziesz w stanie, jeżeli rozmawialiście w cztery oczy, nie masz nawet na tę okoliczność świadków. Mm-hmm. Może to być problem dość istotny. Czyli wyciągamy po prostu kartkę, okej, fajnie, że mi dajesz, ale poczekaj, napisz mi to, że udzielam, zgadzam się. No i właśnie, jeżeli bardzo ci zależy, to akurat w takich sytuacjach doradzam pójść do prawnika, bo dla ciebie jako producenta możliwość skorzystania ze scenariusza filmowego jest kluczowa. W dodatku musisz wiedzieć, a co jeżeli scenariusz jest na bazie książki. Rzeczywiście to jest taki aspekt, gdzie tego przez fakturę, że tak powiem, wystawienie się nie załatwi, tak jak masz na przykład przynajmniej sprzętu, tak? Czy przy innych tego typu usługach. Zmierzam do tego, że no, każdy producent wie, bez czego dalej nie pojedzie. Nie? I to, na czym bazujesz, to od czego w ogóle jest uzależnione powodzenie twojej produkcji, to czego nie będziesz mógł w trakcie zastąpić pracą jakiejś innej osoby, czy innym sprzętem, no tu radziłabym jednak mieć solidne podstawy formalne i prawne. I umowę, jasne. Interesuje mnie taki moment, w którym ktoś wykonał film i chce go przekazać w maksymalnym stopniu komuś, co mógł dodać, żeby miał go do portfolio, żeby go miał, żeby się pod nim jak najbardziej podpisał, żeby mógł na nim zarabiać. I wiem, że jest jakiś zakres prawa, który jest niezbywalny, że nie da się go oddać. To są prawa osobiste, czyli prawo do tego, że mam, no właśnie prawo do tego, żeby było uznane, że dany utwór jest mój. Druga kwestia, mam prawo wybrać sobie, jak będę na tym utworze podpisana. Przed naszą rozmową zapytałeś mnie, jak masz mnie przedstawić, czy moimi dwoma nazwiskami. Mówię, nie, jednym, i tak też sobie zażyczyłam, żeby była podpisana moja książka, mimo że formalnie mam dwa nazwiska. Kolejne prawo to osobiste, którego się nie da zbyć, czyli ono jest moje. Nawet jeśli przeniosę te prawa tak zwane majątkowe na uczelnię czy na inny podmiot, to jest prawo do integralności utworu, czyli bez mojej zgody nikt nie może wkładać nic mi do tego utworu, dzielić go na kawałki. Na przykład jeśli zrobiłam film pełnometrażowy, to bez mojej zgody nie można go pociąć na przykład do serialu, nie? Bo to też zupełnie zmienia kwestię, no i reżyserii, no wiadomo, dużo zmienia. Kwestia też rzetelnego wykorzystania. Jeżeli mój materiał jest zrobiony całkowicie na serio i opowiada, nie wiem, jakieś masakrze, do której doszło na przykład w jakimś escape roomie,
jeżeli ktoś to wykorzysta w niskich lotów w programie satyrycznym. Mogę też, bazując tylko i wyłącznie na tych prawach osobistych, kwestionować takie wykorzystanie właśnie ze względu na nierzetelne skorzystanie z mojego utworu. Wracając do tego zagadnienia szkół, myślę, że warto je rozwinąć podczas naszych warsztatów, dlatego że prawo autorskie tutaj dla uczniów, dla studentów jest dosyć łaskawe. To znaczy, gdyby nie regulaminy, gdyby nie umowy, które się zawiera ze studentami, na mocy prawa autorskiego uczelnia wyższa może tylko tyle, że może opublikować jako pierwsza pracę dyplomową. Co to oznacza? Po pierwsze, nie chodzi o te prace, które są oddawane na każde zaliczenie, tylko o tę pracę, na podstawie której kończy się dany etap nauczania. Po drugie, to jest pierwszeństwo do opublikowania. Nie oznacza, że uczelnia nabywa jakieś prawa. Ona jako pierwsza może wydać na nośniku materialnym dany utwór. Po pierwsze, w dzisiejszych czasach, już abstrahując, czy ten przepis jest życiowy dzisiaj, czy nieżyciowy, jak wielu uczelniom chodzi o to, żeby publikować na przykład na DVD, na Blu-rayu czy w jakiejś innej formie filmy. Raczej chodzi o wrzucanie do internetu, żeby móc się tymi studentami pochwalić, a na to ten przepis nie pozwala. Po drugie, no tak jak wspomniałam, chodzi tylko o takie prace dyplomowe. No i teraz uczelnie z jednej strony, bo oczywiście uczelnie są różne i mają różne cele i gospodarcze, i edukacyjne. Niektórym chodzi o to, żeby miały prawo do zamieszczenia w internecie prac swoich studentów. Innym chodzi o to, żeby mogły też budować bądź utrzymywać swoją renomę, wysyłając pracę na festiwale filmowe. To, na co powinni uwagę zwrócić studenci, zdaję sobie sprawę, że sytuacja często jest bardzo niewygodna, bo niby jest to umowa zawierana dobrowolnie z uczelnią. Chcesz studiować, podpisuj, nie chcesz, to nie podpisuj. Ale czasami dochodzi do jakichś zgrzytów pomiędzy no właśnie tymi postanowieniami regulaminu, a tym, że ja na przykład chciałabym mieć swobodę w decydowaniu, gdzie, na jaki festiwal wyślę swoją pracę. Bo na przykład tu jest nagroda pieniężna, a tu są jakieś warsztaty. No i fajnie, że tamten ma tradycje wieloletnie, ale co ja z tego będę mieć? Oczywiście każdy ma inne tutaj kryterium wartości. No i teraz, jeżeli ja bym przekazała całe prawa autorskie, te majątkowe uczelni, no to ja nawet nie mogę podjąć takiej decyzji samodzielnie, gdzie ja tę pracę wysyłam. No i tu myślę, jest duże pole do jakichś negocjacji, bo często uczelnie nie zdają sobie sprawy z tego, co tak naprawdę w praktyce będzie oznaczało dla studenta to, co mają wpisane w regulaminie, i myślę, że można dokładnie ustalić, komu na czym zależy i wypracować jakiś taki model współpracy, że nawet jeśli w regulaminie coś jest napisane, no to albo to po prostu zmienić, albo ustalić, że no dobrze, tam jest jedno, ale my możemy zawrzeć jakąś osobną umowę, albo po prostu ustalić praktykę, wiedzieć, o co tak naprawdę nam chodzi, bo przecież często jest też tak, że gro tych filmów w ogóle nie jest nigdzie wykorzystywane i leży, a gdyby stosować się do postanowień tych regulaminów, co oczywiście należy robić, jeśli się już je podpisało, no to rzeczywiście te filmy byłyby całkowicie martwe pod względem dostępu dla publiczności. Czyli zapoznać się z regulaminem, zobaczyć, jak on się odwołuje do nas, osobistych oczekiwań. I porozmawiać, i ustalić, czy aby na pewno uczelnia potrzebuje te wszystkie prawa, a nawet jeśli chce być zabezpieczona i chce mieć to na piśmie, zapytać, czy przewiduje jakieś odstępstwa, no i też zabezpieczyć się w jakiś sposób, no, gdyby nagle ktoś stwierdził, że zmienia zdanie, albo że od początku twierdził coś innego. To teraz kilka takich szybkich strzałów. Wykonaliśmy film branżowy, dajmy na to eventowy. No i ktoś, inna firma, pokazuje go w swoim portfolio jako przykład swojej pracy. Tak? Jeden do jeden, prezentując jako w swojej ofercie. Być może jest w stanie wykonać podobne, no ale to nie jest ich film, nie ma zgody na to. Co najszybciej możemy robić? Skontaktować się z tą firmą, skorzystać z tego pierwszego roszczenia, czyli wezwać do zaniechania dalszego naruszania, czyli zdjęcia ze strony. Co więcej, pewnie będzie nas interesowało, żeby podali informację, kto tak naprawdę jest autorem tego filmu. Jeśli mamy na to czas, determinację i zależy nam na to, możemy też dochodzić odszkodowania za to, że ktoś korzystał bez zgody z naszego filmu. Tutaj kojarzy mi się z tym, mimo że miały być szybkie strzały, inny problem. Mianowicie filmowcy, mniejsi, większy,
najlepsi producenci, zwłaszcza tych filmów eventowych, reklamowych, nie rozumieją tego, że w momencie, kiedy przenoszą całe prawa autorskie, a zazwyczaj tego wymaga umowa, którą mają na przykład z agencją reklamową, która z kolei ma umowę z klientem, dla którego robi się film, nie rozumieją, że jeśli przenoszą całe prawa autorskie majątkowe, to nie wolno im potem bez zgody niczyjej wkładać sobie kawałków tego filmu na przykład do swojego showreela, bo nie bardzo mówiliśmy o prawie cytatu. Mm-hmm. Widzę tutaj jakieś uzasadnienie. Może jakieś te prawa gatunku twórczości, ale to oczywiście żartem. A te osobiste? Na zasadzie wykonałam to i przedstawiam swoją pracę? Ale to nie jest prawo osobiste, bo prawo osobiste byś realizował w ten sposób, że za każdym razem, jeśli oni korzystają z twojego materiału, mają go oznaczyć. No i teraz zobacz, jakie są praktyki rynkowe. Przecież nikt nie oczekuje, że po filmie reklamowym, bo znowu wykonywanie tych praw osobistych też musi być dostosowane do wymogów danej branży. Po filmie reklamowym, właśnie, nie? Jakaś tyłówka, to się nie zdarza. No więc taka branża, trzeba być świadomym i jeżeli na przykład by tak się zdarzyło, że operator, montażysta idzie do sądu i w tej reklamie mnie nie podpisali na końcu, no to co? No to sąd powie, że no trudno, takie są zwyczaje rynkowe. Kiedy najczęściej się dowiadujemy, kto był scenarzystą, montażystą, operatorem obrazu w reklamach? Podczas jakichś nagród branżowych, nie? Wtedy jest tak, jak powinno być, czyli leci tyłówka i rzeczywiście można zobaczyć, kto za co jest odpowiedzialny. Oraz na stronie internetowej osoby, która mówi o sobie, jestem montażystą, to są moje prace. No i dodaję teraz pracę. No i teraz wszystkie. Ja bym na to uważała, bo znowu kwestie charakterologiczne i tego, jakie kto ma nastawienie. Bo gdybym ja była przedsiębiorcą, który zlecił zrobienie reklamy i potem ktoś, jakiś wykonawca zamieszcza to na swojej stronie, ja bym stwierdziła, no i dobrze, no i ktoś jeszcze raz, jest okazja, żeby zobaczyć mój znak towarowy, tak. Moje logo. Większy zysk mam z tego, niż gdybym kłóciła się o prawa autorskie. Druga taka nie do końca wyjaśniona kwestia, no bo dla prawników internet to jest cały czas nowa technologia, są różne formy chwalenia się swoimi pracami strony technicznej, prawda? Bo mogę podlinkować, mogę embedować, czyli zrobić coś, na co pozwala YouTube. Tu też trzeba znać regulamin YouTube'a, bo on w zasadzie mówi tyle, że jeżeli coś tam wrzucisz, to inni użytkownicy w ramach funkcjonalności tej platformy mogą posyłać to dalej. Czyli ja zakładam, że jeśli sam YouTube pozwala w jakiś sposób tam embedować, no to chyba mi to wolno u siebie zamieścić, ale nie do końca jest to taka kwestia prawnie rozwiązana. Ja zawsze zalecam producentom reklam, filmów eventowych, żeby sobie wpisać do tej umowy przenoszącej prawa autorskie, że pozostaje przy mnie taka nieodpłatna, nieograniczona w czasie licencja na korzystanie z tego filmu w związku z moją działalnością gospodarczą w znaczeniu takim, oczywiście nie, że komuś innemu to upchnę w ramach nowego wynagrodzenia, tylko że albo mogę, wprost wpisuję, że będzie to zamieszczone na takiej stronie. To może być dodane portfolio. Dodane do portfolio, pokazane w showreelu, wybrane fragmenty, no bo wtedy ja wiem, że sytuacja prawna jest jasna, natomiast każda inna jest dyskusyjna. Dyskusyjne jest nawet takie chwalenie się swoimi klientami, prezentowanie ich logo na swojej stronie, bo to wcale nie jest oczywiste, że mam do tego prawo tylko dlatego, że ktoś mi zlecił zrobienie filmu. Zwłaszcza, że zwróć uwagę, bardzo często to są takie relacje trzypodmiotowe, jest agencja reklamowa i klient, który zawiera umowę z agencją i ten klient bardzo często nie widzi na oczy tej umowy z domem produkcyjnym, no więc na czym opierać to prawo do korzystania ze znaku towarowego. Więc oczywiście praktyka może iść swoją drogą, komuś może to nie przeszkadzać, nawet może być zadowolony. Natomiast jeśli już zawiera się takie umowy, warto tam sobie taką formę licencji wyraźnie wpisać. Czyli na etapie umowy myślimy o tym, co możemy z tego jeszcze pamiętamy, dostać. Co jest dla nas tak naprawdę ważne i to są takie elementy niezmienne, bo wiadomo, że no trzeba zrobić film i wiadomo, że też by się chciało w dobie dzisiejszego łapania klientów, czyli tego, że no jednak najprościej robi się to pokazując swoje prace w internecie, w mediach społecznościowych, za pośrednictwem swojej strony internetowej, że to jest element niezmiennie dla nas ważny i warto o tym pamiętać w każdej umowie. Dobra, następny szybki strzał. Jest operator, wchodzi na plan, mówi, no okej, to ty nagraj to, dobra, nagrywa, oddaje materiał, wystawia fakturę, oni mówią, no sorry, ale nie podoba nam się, nie płacimy. Nie podoba nam się, nie płacimy.
wystawia fakturę, czyli co, nie mamy żadnej umowy. Nie mamy umowy. No to operator mówi tak, aha, no to jeśli mi nie zapłacicie, nie mamy umowy, czyli nie przeszły na was autorskie prawa majątkowe, nie macie żadnego dowodu na to, że się zgodziłem. Ja tu przyszedłem i owszem, zgodziłem się robić, ale nie dałem zezwolenia na to, żeby korzystać z tego, co zrobiłem. No więc chyba się musimy raczej jakoś dogadać. Co więcej, jeśli skończy się tylko na wystawieniu faktury, to dalej te prawa autorskie nie przechodzą. Tam musi być umowa o pewnych wymogach formalnych. Więc pytanie, co dalej? Jeżeli mu nie zapłacą, no to tak, nie mogą korzystać z tego materiału. Czy mogą mu w ogóle za robotę nie zapłacić? No to tak jak w każdej innej branży, no chyba nie bardzo. No, ktoś przyszedł położyć kafelki, położył je krzywo. No i pytanie, czy umowa obejmowała położenie kafelek, czy położenie ich prosto? No i teraz pytanie, no nie, na pewno zgodnie położenie ich prosto, tylko pytanie teraz, to by się trzeba odwoływać do ogólnie do kodeksu cywilnego, co ja mogę wtedy zrobić, czy wezwać do naprawienia naruszenia i tak dalej, czy potrącić z wynagrodzenia, bo muszę kogoś innego zatrudnić. Rozwiązania są tutaj różne. Przy operatorze filmowym jest trochę gorzej, no bo teraz pytanie, czy samo to, że on przyszedł, to mnie urządza, jeżeli kompletnie nie da się wykorzystać tego, co zrobił, bo na przykład nie włączył kamery. Może nie, włączył, bo najczęściej są problemy, jeżeli mamy, najczęściej, no jednym z problemów jest to, że materiał, znaczy ja akurat nie miałem, ale domyślam się, że takie są. No oddany jest materiał i ktoś na etapie późniejszym zrezygnował z projektu, tak? Projekt się nie rozwinął. Miały być pieniądze, mieli wszyscy dostać, no bo za chwilę, bo pokażemy, bo zrobimy, bo zrobimy, no ale tego zarobku nie ma. Dobra, a korzysta z efektów mojej pracy, czy nie? Nie. Jeżeli nie korzysta, no to wtedy nie bardzo mam co, mówiąc brzydko, kolokwialnie szarpać się o te prawa autorskie, no bo one nie są naruszone, bo ktoś nie korzysta. No to wtedy tutaj zadziałają po prostu metody takie cywilistyczne, czyli trzeba by się zastanowić, no nie zastanowić, trzeba wiedzieć od razu, jak się idzie do pracy, ile wynosi dniówka dla operatora w tym mieście przy tego typu projektach, no i tego dochodzić w sądzie. A jeżeli ktoś korzysta z materiałów i nie płaci, no to wtedy mam roszczenie i za to, że robiłam i za to, że ktoś chce korzystać z efektów mojej pracy. No to rozwijając, czyli mamy sytuację, w której ktoś wykonał film, przekazał go dalej i on jest opublikowany, w jakiś tam sposób jeździ sobie powiedzmy po festiwalach, natomiast no nie zapłacił osobom, które przy nim uczestniczyły. Nie podpisał ich, dajmy na to, czyli rozpoczynamy. No i teraz wszystko zależy, jaka była sytuacja prawna, bo czasami jest tak, że przy podpisywanej umowie o przeniesienie praw autorskich, ona jest, ale jest na przykład napisane, że te prawa przechodzą z momentem wydania utworu, a nie z momentem zapłaty wynagrodzenia. I wtedy, jeśli ja jestem takim operatorem, który miał napisane w umowie, no bo chciał się zabezpieczyć, ma umowę, ale ma beznadziejną umowę, jest napisane, że te prawa przeszły z momentem przekazania utworu, czy przyjęcia go, czyli druga strona mówi, dobra, to jest spoko, biorę. Jeżeli te prawa przeszły wtedy, a ta osoba mi nie płaci, to niestety ona ma te prawa, tylko mi nie płaci. Co to oznacza? Że ja nie mogę zakazać korzystania z tego utworu, bo ta osoba ma pełni praw. Ja mogę tylko domagać się uiszczenia wynagrodzenia. A jeśli miałabym w umowie napisane, że prawa autorskie przechodzą z momentem wypłaty za wynagrodzenia, ta osoba mi nie płaci, to ja mogę próbować ją przymusić, nie za dobre słowo, przypomnieć o tym, że ma obowiązek mi zapłacić, grożąc tym, że po prostu zażyczę sobie zakazania dystrybucji. No skorzystam z któryś z tych roszczeń autorskoprawnych, czyli ja mogę blokować dystrybucję filmu, a nie tylko mówić, bo kiedyś tam cię sąd wezwie i będziesz musiał mi zapłacić. Więc to jest ta dość istotna różnica. No właśnie, czyli tak czy inaczej, jeżeli mamy problem z płatnością do prawnika, a teraz jak to... Lepiej wcześniej, wiesz, bo w tej sytuacji, kiedy ktoś już przeniósł prawa autorskie, mam trochę mniejszą możliwość działania. Kurczę, dużo rzeczy się dzieje nagle już, prawda? Ekipy się skrzykują, działamy, robimy, teraz jest fajnie, a za chwilkę pojawiają się problemy, ludzie zainwestowali pieniądze, przyjechali na plan, przyjechali ze sprzętem, no ale jest problem, no bo ten przepływ finansowy nie był dobrze policzony. Myślę, że to w każdej branży niestety. Tak.
I te terminy płatności bardzo różne, wydłużające się w zależności od typu projektu, to, że ktoś nie płaci. To też są takie zagadnienia, no tak jak wspomniałam, właściwie nie tylko dla branży filmowej. Trzeba na przykład uważać, nie bardzo mamy na to wpływ. Trzeba pamiętać o tym, że na przykład jeżeli producentem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, no to tej spółce może przydarzyć się upadłość, może deklarować, że nie ma nic w majątku i ja już jako wierzyciel, czy jako ten, komu są winni pieniądze, ja z tym nic nie zrobię. I trudno. Jeżeli mam spółkę osobową po drugiej stronie, trochę jest mi łatwiej, dlatego że tam jest zasada taka, że jak już nie ma majątku w spółce, to można sięgnąć do kieszeni fizycznej osoby, tak, która gdzieś istnieje i jakiś majątek ma. Oczywiście trzeba pamiętać, że jest cała kolejność zaspokajania tych roszczeń, że najpierw na przykład trzeba ZUS-y, podatki i tego rodzaju zobowiązania. No i często rzeczywiście już nic nie zostaje na tych kontrahentów. No ale to jest ryzyko, myślę, w każdej branży i raczej, myślę, nie uniknie się go. A płatność z góry? Co to znaczy płatność z góry? No właśnie, na przykład... No jak ktoś ci zapłaci z góry, to no, bierz. No właśnie, to jakby nie ma prawnych problemów. Nie, no można się tak umówić. Natomiast zazwyczaj od strony prawnej przyjmuje to formę jakiejś zaliczki, być może zadatku, to bardziej w tej branży, myślę, weselnej, gdzie zazwyczaj, znaczy nie wiem, ona się bardzo rozwija teraz i coraz bardziej profesjonalizuje, o ile mogę tak powiedzieć. To już są rzeczywiście produkcje nieprzypominające tych z lat 90. 1 do 1, 12 godzin plus tam noc poślubna i wszystko. No właśnie, zmierzam do tego, że przynajmniej też z tego, co ja czytam w internecie zwłaszcza, bo bardzo dużo case'ów przychodzi do mnie tak spontanicznie, no ludzie nie płacą, nie? I teraz ten zadatek jest taką formą zabezpieczenia, bo jeżeli mówimy o branży ślubnej, no to też jest tak, tak się domyślam, że jest pewna ograniczona ilość tych eventów. Jeżeli ktoś mnie zabukował na dany czas, tak, no to ja tracę inne zlecenie i rzeczywiście zależy mi na tym, że jeżeli ktoś w ostatniej chwili się rozmyśli albo mi nie zapłaci, żebym ja jednak coś mi po tym zostało, tak jakaś rekompensata. Tu też są różne rozwiązania prawne. No i ta zapłata z góry, trzeba się też zastanowić, poczytać, jak to tam zostało zapisane, co to jest i do czego mnie to zobowiązuje. Czy to jest tak, że jak ja wezmę tę kasę, to jest tak, że już nie mogę zrezygnować z tej umowy, czy też mogę zrezygnować, tylko co najwyżej oddam te pieniądze. Czy też może jest tak, że jak ja już wezmę te pieniądze, to ktoś może mnie przymusić do wykonania tej umowy. Ewentualnie do zapłaty odszkodowania, no bo to też może być istotne. Trzeba też pamiętać, że to nie zawsze tak jest, że klient, zwłaszcza taki weselny, jest zły. Zdarzają się też nierzetelne ekipy. No tak, to w obie strony może działać. Mm. Przypomina mi to taką historię z Xero, które odmówiło, czy jakieś tam drukarnie, które odmówiła wydrukowania jakichś materiałów, z którymi się nie zgadzała, a sąd stwierdził, że nie miała prawa do tego. Tak, to wchodzimy bardziej na własnej działalności. No światopoglądowe, dlaczego odmawiasz komuś. Bo filmowiec może odmówić, słuchajcie, nie chcę wam robić, ale to masz być ty i my ci tutaj płacimy, ale... To jest kwestia swobody umów i tego, jak daleko ona sięga, co my, dlaczego ty komuś odmawiasz, czy dlatego, że go dyskryminujesz. Ta sprawa akurat dotyczyła, z tego co pamiętam, materiałów... Nie wiem, czy też związanych ze społecznością LGBT, jakieś tego typu plakatów. I potraktowano to bardziej jako formę dyskryminacji i tutaj stwierdzono, że tak daleko ta swoboda umów nie sięga. Natomiast to absolutnie nie oznacza, że ja muszę z każdym zawierać umowę. Poza tym zwróć uwagę, że ta umowa o tak zwaną produkcję filmową, cokolwiek to znaczy, bo oczywiście nie ma w prawie takiej umowy jednej, to jest cały szereg różnego rodzaju umów. One są bardzo specyficzne, trzeba je, nawet jeżeli ja napiszę dla klienta jedną umowę, to niestety nie będzie tak, że ona będzie super się nadawała do każdej produkcji. Pewnie elementy jakieś tam konstrukcyjne będę mogła wykorzystać w innej umowie, bądź ta osoba, jeżeli jej świadomość prawna jest dość wysoka, poradzi sobie, dostosowując te elementy, które są po prostu jej potrzebne, ale rzadko będzie tak, że wszystko się da robić na bazie tej samej umowy. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli jest ten sam klient, bardzo podobny film, ok. Natomiast takie usługi drukarskie czy inne, takie bardziej powiedzmy, no nawet przechodząc do branży filmowej, wytłaczanie na danym nośniku, tak? No, one są raczej mechaniczne i tutaj sam przedmiot nie jest dla mnie jako wykonawcy tego zlecenia aż tak istotny. No, przy filmie jest trochę inaczej. Mm-hmm.
A no to zostało nam jeszcze to prawo do wizerunku, mhm. no bo to śluby, no to mamy gości. Pojawiły się problemy związane z tak zwanym RODO. Mhm. Wcześniej mieliśmy też całe prawo związane mamy z wizerunkiem. Je, cały mamy czas. Je, prawda? I mhm. to jakby strasznie było szumnie, a teraz mhm. troszkę popadło i ludzie się dzielą na tych, którzy wprowadzili bardzo dużo dokumentów mhm. i formalności, oraz takich, którzy nie zrobili zupełnie nic. Prawda? I mają po prostu umowę z młodymi i tam jest taki zapis, że za wszelkie inne aspekty prawne, uzyskania wizerunku i tak dalej, ponoszą młodzi, oni umywają ręce, ich to nie interesuje. Jak to jest? Akurat jeżeli chodzi o wizerunek, RODO nie wprowadza jakichś rewolucyjnych zmian, tak naprawdę wiele wymogów i tak filmowiec powinien dotrzymywać wcześniej, zanim to rozporządzenie weszło w życie. Wszystko zależy od tego, w kontekście RODO, jaką masz rolę w tworzeniu tego filmu, czy rzeczywiście zgodnie z rozporządzeniem jesteś traktowany jako administrator tych danych, czy nie. Ale skupmy się na tym przykładzie, który podałeś, czyli że ten operator się obrazi, powiedzmy kamerzysta, tak? Pisze, dobrze, ty bierzesz na siebie te wszystkie wizerunki, ja chcę tylko przyjść do roboty i mieć spokój. Tylko że problem polega na tym, kto ten wizerunek tak naprawdę rozpowszechnia. Czy ten, który zrobił film, czy ta rodzina. No, film wypuszcza konkretny producent. Nawet jeśli to będzie taki one man show i on tam wszystko zrobi, to jednak on na końcowym etapie to wypuszcza. No i tu będzie trochę podobna sytuacja jak przy tym scenarzyście, plagiacie i tak dalej. Czyli że no owszem, może oni obiecali, ale komu? No mnie, że to załatwią. Czyli jeżeli nie załatwili, to dalej ja jestem odpowiedzialna. Ktoś mnie może za to pozwać. Co najwyżej ja sobie mogę to odbić, skutki finansowe od tych, którzy mieli to załatwić. No tutaj tych problemów z wizerunkiem jest bardzo dużo, one są bardzo różne w zależności od typu produkcji. Myślę chyba, znowu polegając na tych charakterologicznych kwestiach, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że jakaś tam ciocia wujek będzie kogoś ściągał za naruszenie wizerunku. Myślę, że warto na przykład to uzgodnić z zespołem, który będzie grał na weselu, bo to już kwestia może wyglądać różnie. Oni mogą uznać, że zarabiają nie tylko na swojej muzyce, ale także i na wizerunku. O tym trzeba pomyśleć i rzeczywiście mogą mieć jakieś pretensje, które potem przerodzą się w roszczenia prawne, jeżeli zostaną pokazani w filmie. Zwłaszcza, czy mają prawa do utworów, które A to jest grają, jeszcze inna tak? sprawa, a powinni mieć. Już myślę, że to legendarne są tam najazdy pracowników organizacji zbiorowego zarządzania, którzy właśnie sprawdzają, czy ci, którzy grają, mają takie uprawnienie do tej formy korzystania z cudzych utworów. Tutaj przy wizerunku dużo osób się zastanawia, jak bardzo sformalizowane muszą być te zgody, jak to wszystko ma wyglądać. Jest taka praktyka, moim zdaniem nie za dobra, no ale jest jaka jest. Mianowicie te przepisy dotyczące wizerunku, a w zasadzie jeden przepis, jest zamieszczony w ustawie o prawie autorskim. W związku z tym wiele osób podchodzi do niego jak do utworu, to znaczy stawia bardzo podobne albo takie same wymogi do korzystania z wizerunku jak przy korzystaniu z utworów. No i często to jest przerost formy nad treścią, dlatego że gdyby się przyjrzeć tak naprawdę celowi tych przepisów. No on mówi tyle, że jeżeli chce rozpowszechniać czyjś wizerunek, no to potrzebuje mieć zgodę tej osoby. Są wyjątki, kiedy ta zgoda nie jest potrzebna. No i teraz co w tej zgodzie ma być? Tego w przepisie nie ma. No i teraz niektórzy prawnicy mówią, o na pewno musi być to, co przy korzystaniu z utworu, czyli wszystkie formy i pola eksploatacji, na których będzie korzystamy będziemy z tego wizerunku, czyli tak naprawdę tego utworu, w którym wizerunek się znajdzie. Z mojego punktu widzenia ta osoba, której wizerunek utrwalam, a potem chce go rozpowszechnić, ma wiedzieć, co będzie się z tym wizerunkiem działo. Jest różnica, czy to będzie film, który idzie do internetu, czy też to będzie film, który pokaże się w telewizji. Czy on z założenia ma być puszczony jednorazowo, czy on gdzieś będzie sobie wisiał. Tak? Natomiast ponieważ praktyka jest jaka jest, to sama, jeżeli konstruuje umowy, no to trudno, wpisuję te tak zwane pole eksploatacji, mimo że nie uważam, że to jest rozwiązanie korzystne. Korzystne jest wtedy, kiedy i tak wiem, że ktoś musi mi podpisać dokumenty w znaczeniu takim, że wiem, że mamy tam jakieś inne umowy, to jest tylko element. Natomiast jak sobie wyobrazimy produkcję taką ad hoc, idzie ktoś, fajnie będzie wyglądał w obrazku, albo chłop z krową,
weź nie pan udział, no, jak ja się go zapytam, czy pan powie przed kamerą tak, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w filmie takim i takim, co ważne, trzeba dodać, że nieodpłatnie, oczywiście ważne dla producenta, przez jaki okres czasu, to jest dla nas istotne, pewnie to ten ktoś zrobi. Natomiast jeżeli ja mu podsunę plik dokumentów i zacznę tłumaczyć pole eksploatacji, przetwarzanie tu, odtwarzanie w technologii takiej, marne szanse, myślę. No więc tutaj warto pamiętać, że prawo nie stawia takich bardzo sformalizowanych wymogów. Natomiast jeżeli i tak ktoś coś ma mi podpisać, jeżeli to są, powiedzmy, bardziej, nawet nie chodzi o profesjonalizm, tylko bardziej zorganizowane produkcje, już dobrze, niech będzie tak, jak większość prawników sobie życzy. Ważne jest to, że nie jest żadna forma wymagana. Taka jest wymagana, żebyś potem mógł udowodnić, że ta osoba się zgodziła. Czyli może to powiedzieć, nagrać, podpisać, tak, pomachać do kamery, to już też to rada? Wiesz co, machanie o tyle, że może być wyjęte z kontekstu. Jeżeli ktoś powie całym zdaniem, że się zgadza, to jednak będzie bezpieczniejsze. Tu jest jakiekolwiek oświadczenie woli wymagane. Jeżeli chodzi o sam wizerunek jeszcze, to okej, to możemy pozyskiwać zgodę i mieć coś podpisane, no ale co w sytuacji, kiedy jest event i mówimy, okej, ponieważ jesteście na tym evencie, jest fotograf, jest filmowiec, my was będziemy filmować i wasza obecność tutaj oznacza, że się na to zgadzacie. Zgoda to jest oświadczenie woli, a ono może być wyrażone w jakikolwiek sposób, byleby było wyraźne. Więc w momencie, kiedy ktoś mówi, będziecie kręceni, chcecie, to zostańcie, nie, no to wyjdźcie, no to moje zachowanie w postaci pozostania bądź wyjścia też jest takim oświadczeniem woli. No tutaj też będą pewnego rodzaju problemy dowodowe, no bo wspomniałam o tym, że ta zgoda, że była skuteczna, ja muszę wiedzieć, na co ja się zgadzam, tak? Czyli jaki będzie zakres korzystania z tego wizerunku, w jakiej to będzie formie, przez jaki czas. Dla osoby, która korzysta z tego wizerunku, też jest dosyć ważne, żeby rozstrzygnąć, czy to ma być odpłatnie, czy nieodpłatnie. W przypadku imprez masowych często jest to rozwiązywane poprzez regulamin, to znaczy tam jest wpisywane, na jakich zasadach wizerunek będzie utrwalany i rozpowszechniany. Tutaj o tyle trzeba uważać, natomiast myślę, że żadna rozważna osoba nie będzie miała z tym problemu, jakiego typu to jest impreza. Dlatego, że o ile mamy prawo się spodziewać, idąc na mecz czy koncert, że no pewnie będzie tam ktoś, kto będzie to utrwalał w różnych celach, takich dokumentacyjnych, no ale też na przykład impreza będzie na żywo gdzieś transmitowana, co też jest zupełnie inną formą korzystania z wizerunku niż no utrwalenie go i potem rozpowszechnianie właśnie w ramach jakiegoś tam filmu reklamowego czy reportażowego. Był taki przypadek, gdzie UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów interweniował, gdzie w regulaminie imprezy, powiedzmy takiej turystycznej, po prostu wyjazdu dla dzieci, w tym regulaminie było napisane, że rodzice wysyłając dziecko wyrażają też zgodę, że to dziecko nieodpłatnie, jego wizerunek będzie wykorzystany w reklamie no, tego przedsiębiorstwa, które organizowało wyjazdy. No, tutaj stwierdzono, że to jest przegięcie, bo jednak podpisując taki regulamin, akceptując taką umowę, no, nie spodziewasz się, że tam takie postanowienie będzie zamieszczone i tak inaczej zupełnie potraktowano no, wyrażenie takiej zgody przy okazji tego typu imprezy, a inaczej takiej, powiedzmy, typowej. Czasami przy takich imprezach niebiletowanych widziałam rozwiązanie, gdzie organizator, wytyczając miejsce potrzebne do odbycia się tej imprezy, właśnie stawia tabliczkę, że hej, my jesteśmy tacy i tacy i tu właśnie kręcimy. Jak nie chcesz być w kadrze, stań za tą linią albo za tym polem. Jak ci nie przeszkadza i dzięki temu chcesz mieć bliższy, lepszy widok, no to zapraszamy bliżej, ale bądź świadomy, że znajdziesz się także w filmie, który tworzymy. Czyli generalnie w sposób czytelny można powiedzieć, że w ramach regulaminu może to być, ale ma być to tak, gdzie się spodziewamy, a tam, gdzie jest to niespodziewane, no to trzeba to osobno podkreślić. Cały czas pamiętamy o tym, że jeżeli ktoś będzie kwestionował zgodność z prawem rozpowszechniania wizerunku, to my jako ten, który rozpowszechnia, musimy w jakiś sposób wykazać, że ta osoba się zgodziła, czyli w jakiś sposób zamanifestowała swoim zachowaniem świadomym. A dlaczego było świadome? No bo właśnie stworzyliśmy takie warunki, żeby ta osoba no, mogła się w ogóle dowiedzieć, że będzie nagrywana.
Okej. Okay. To samo się ma, co ze szkoleniami. Na przykład mamy grupę osób, które wykupiły jakąś formę szkolenia, no i trzeba zrobić film promocyjny z tego szkolenia, pokazać, że oni byli i tak dalej. No jest ujęcie na salę wykładową i tak dalej. No to najłatwiej to zwalić oczywiście na organizatora szkolenia. Ponownie, jeżeli on nie dopełni tych wymogów, nazwijmy je formalnych, a my robimy taki film, możemy ponosić odpowiedzialność. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że często wystarczy zwrócić danej osobie uwagę na pewną kwestię, że to jest ważne, że to trzeba uregulować i ona to zrobi, więc to już nawet nie jest kwestia przerzucania się odpowiedzialnością, tylko pewnie sam z doświadczenia wiesz, jak już przychodzisz coś kręcić, no to i tak jest wiele różnych spraw do ogarnięcia, niekoniecznie masz ochotę podchodzić, tłumaczyć, zwłaszcza, że ten ktoś w ogóle cię nie zna w ogóle o co chodzi, no dobra, chodzisz tu gdzieś z kamerą, tak, ale on w ogóle nie od ciebie kupuje tę usługę. Myślę, że też organizacyjnie jest to łatwiej, jeżeli załatwia to ktoś, kto zamawia film, a nie ten, który ma go zrobić. Ostatnia kwestia z tym RODO i przetwarzaniem danych osobowych, czy w końcu ta twarz na filmie jest daną osobową i my ją przetwarzamy, mamy dzisiaj informować? Dzisiaj, biorąc pod uwagę, jak niejasne jest to, jak będą w praktyce działać te przepisy, bo one oczywiście są, mają być wdrażane, stosowane, natomiast jakieś kontrole dopiero się zaczynają, przyjmuje się, że wizerunek jest traktowany jako tego typu informacja, która podpada pod to rozporządzenie i że tak, że trzeba stosowne zgody podpisywać. Ja też, widniejąc na stronę kancelarii, z którą współpracuję, udzieliłam zgody na wykorzystanie mojego wizerunku i musiałam też stosowne oświadczenie podpisać, mimo że trochę się z tego podśmiewaliśmy, ale jakby była kontrola, akurat ta sprawa jest załatwiona zgodnie z przepisami. Mamy pewne zapisy, które są notoryczne w umowach dla filmowców, na przykład, że zlecający ma świadomość tego, zapoznał się z portfolio wykonawcy, akceptuje jego formę, jego sposób kadrowania, nie będzie ingerował w to, że to, na czym polega zabezpieczenie filmowca w tym zakresie, że on stworzy jakiś film i da z siebie wszystko i oddaje i ktoś mówi, mi się nie podoba. I ta umowa ma zabezpieczyć Okej, ale teraz ja w zależności jaka jest produkcja, co innego tam wpisuję. Jak mam film eventowy, no to mam wpisane, takie logo ma być pokazane tyle razy, to może być pokazane, to nie może być pokazane. To w towarzystwie tego albo srego, nie? Taka ekspozycja tego. I to jest wtedy taki wymóg, czy to jest... Zmierzam do tego, że co innego się bierze pod uwagę przy jakichś filmach weselnych, co innego się bierze pod uwagę przy eventowych, jeszcze co innego przy... no nie wiem, jakiś making-ofach, nie? Że, no i znowu, ja wtedy mogę poradzić tak, żeby jak najbardziej opisać, jeżeli to jest opisywalne, nie? W umowie, bo nieraz mi się tak zdarzało, że potem ktoś miał pretensje, że jakiegoś tam logo nie ma i tak dalej. Ja, no więc znowu, nie da się tego powiedzieć, to tymi słowami ma być powiedziane, no bo to będzie się zmieniało, natomiast można powiedzieć, to jest ważne, żebyście pamiętali o tym, żeby jakiekolwiek zręby tam były zawarte, w oparciu o które można potem dokonywać oceny, czy to jest wykonana umowa, czy nie jest. Nie? Tak samo, nie wiem, kwestia scenariusza, kwestia jakichkolwiek, no znowu, w zależności od branży, no żeby cokolwiek tam było podpięte, że my jakąś mieliśmy wizję i że ona była realizowalna. Nie? Czyli nie może być sytuacji, w której zabezpiecza się filmowiec całkowicie, że to jest jego wizja artystyczna i no powodzenie. Trudne może być, tak? No bo to jest za duże pole do interpretacji. No jeżeli ktoś... No nawet jeżeli taki jest zapis, a oprócz tego są wymogi, no właśnie przy filmie eventowym, no to też się bierze pod uwagę przy interpretacji umowy nie tylko to, co jest napisane, to się bierze na koniec pod uwagę. Najpierw się bierze zgodny zamiar stron, przy interpretacji bierze się pod uwagę zwyczaje i tak dalej, więc... No jest to problem, tak samo jak kwestie przemontowywań, nie? Ile tam razy możesz to zrobić w ramach tego wynagrodzenia, kiedy już masz przestać, jak to nie jest sprecyzowane, cały harmonogram oddawania kolejnych wersji. Jeden zestaw poprawek, wyceniane. No to są z tym problemy. To zróbmy tak. Widzimy się niebawem na warsztatach i będziemy się widywać na tych warsztatach regularnie, bo uważam, że kwestie prawne są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania profesjonalnego każdego twórcy. I kwestia właśnie rozwiązania problemu z samych umów, czyli już z osobami, które płacą, jak i wizerunku. No, każdy, kto się chce dobrze rozwijać, no to musi ten aspekt prawny mieć
dopieszczone, zwłaszcza, że konsekwencje najczęściej spotykają nas właśnie z tej strony, prawda, że jak im lepsza ta praca jest, tym więcej osób może po nią sięgnąć później, więc nagle z osób, które bazują na czasem na czyjejś twórczości, stają się osobami, na których twórczości ktoś pracuje i dobrze się na ten moment przygotować. Więc bezwzględnie ja, wracając do mojego wstępu i mojego postrzegania, no nie można się bawić prawnika, no trzeba tego prawnika swojego mieć. Tak samo jak śmieszy nas, kiedy ktoś, kto nie jest filmowcem, bawi się w filmowca i mówi, że robi to z takim samym przygotowaniem. No, po to są branże i po to są specjaliści, aby każdy zajmował się w własnym aspekcie, ale dobrze jest mieć fajne pojęcie na temat tego, czego możemy oczekiwać od prawnika, jego sędziego. Słusznie, ale to myślę, jak cię boli głowa, to nie idziesz od razu do lekarza, nie? Bo wiesz, że wystarczy ci jakaś tam pastylka. Jak cię boli zombie jeden dzień, tak, i stwierdzasz, że bierzesz to na siebie i sobie z tym poradzisz, to też nie idziesz od razu do specjalisty, więc myślę, że taka podstawowa świadomość prawna ma cię nauczyć, ma ci dać jakieś wyobrażenie, kiedy no właśnie to jest ból głowy i sobie sam z tym poradzisz, no a kiedy rzeczywiście jest wymagana interwencja specjalisty. Czyli takie pierwsze rozdzielenie faktycznego problemu, prawda? W ogóle zdawanie sobie sprawy z tego, że jest jakiś problem prawny, to jest często podstawowy problem. No tak. Bardzo Ci dziękuję. Również dziękuję. Aż to jest niesamowite, że rozmawiać o tym można godzinami, tak? Na podstawie konkretnych przypadków i myślę, że no jeszcze wrócimy do tej rozmowy gdzieś w przyszłości i spróbujemy bardziej anegdotycznie być może jeszcze porozmawiać, bo tych historii na pewno będzie się troszkę pozbiera. No mam nadzieję, kochani, no mam nadzieję, że widzicie, jak to temat jest szeroki, bo z jednej strony mówimy o branży tej całkiem profesjonalnej i produkcji filmów fabularnych na bazie scenariusza, z drugiej strony o samodzielnym tworzeniu filmów na potrzeby YouTube'a i każdy aspekt tutaj i tak wymaga i opiera się w jakichś ryzach prawnych, więc dobrze to prawo poznać i te warsztaty prawne będą się rozwijały. Będziemy temat umów też pewnie wałkować, będzie... Szczegóły będą podawane, na podstawie też pytań, które się na pewno pojawią. No bardzo na nie liczę. Ciekaw właśnie, w którą stronę one pójdą. Także ja Ci bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No i kochani, cóż, jeżeli macie pytania do Igi, no to piszcie w komentarzach. Myślę, że będzie odpowiadać. Zachęcam też do odwiedzenia mojej strony, mojego bloga, który jest pisany takim językiem jak książka, czyli bardzo przystępnym, sprawna edukacja. Tam również można zadawać mi pytania. Być może na część już odpowiedziałam w tekstach, no ale zawsze zachęcam do zapoznania się z tym, co jest i zainspirowania mnie do nowych artykułów. Dokładnie. Im więcej pytań, tym w następnej książce też będzie można odpowiedzieć. Natomiast na wiele pytań odpowiedzi już tu są. Tak? Wydaje mi się, że warsztaty czy wykłady no, nie zastępują tej książki, no bo może jakąś podstawę trzeba mieć, więc może to nie są rzeczy wykluczające się. Można zacząć od warsztatów, a potem kupić też książkę i się zapoznać z nią. Także tego. Ja jestem w trakcie dopiero i nie ukrywam, że właśnie moment, w którym zorientowałem się, że no nie można mieć tej wiedzy tak łatwo, jak się człowiek przeczyta i nagle wszystko wie. Dlatego bezwzględnie stwierdziłem, że musimy porozmawiać i te podstawowe pytania, które bardzo często się pojawiają, no spróbujemy jakoś tam omówić. Oczywiście niezobowiązująco, żeby ktoś tego nie brał jako już interpretację prawniczą. To nie jest spotkanie w kancelarii, ale bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Dziękuję. No i do zobaczenia. Do zobaczenia.